Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta i kolejny odcinek z Wiedźmina trzeciego. Czekajcie, akurat nie ten miecz. No, schowaj go, schowaj go. Dobra. Kolejny ten, Wiedźmin trzeci. W ogóle, what the fuck, nie wiem skąd to się wzięło. Wczoraj nagrywałem, wszystko było ok. Dzisiaj chciałem, siadam następnego dnia do nagrywania. Wciskam, uwaga, przycisk home, który służył mi za rozpoczęcie nagrania i... Tadam, przycisk home wyłącza interfejs i nic nie widać absolutnie. Masakra, więc musiałem zmienić na szybko przycisk, no ale okej, nieważne. Słuchajcie, pomyślałem, że tak, pociśniemy dalej chyba na razie. Dalej na razie pociśniemy chyba fabułę w tym momencie, bo mamy dość do tam jakieś laski czy coś. Natomiast, jak tak patrzę po zadaniach, to właściwie chciałbym sobie zrobić to. No teraz mniej więcej już widzę, o co chodzi. Jest tak, jest ten rynsztunek. To, co my na samym początku w Białymstadzie zrobiliśmy, to był rynsztunek żmii, tak? Szkoły żmii. Mamy tutaj, dobra, widzę, że tak, mamy szkołę gryfa, szkołę kota, kota i szkołę niedźwiedzia, tak? I tam mamy ekwipunki. Natomiast te, co są 1, 2, 3, to są wszystko ulepszenia. No i musimy tych map muszę szukać, bo tak jak widzicie, do gryfa mam jedynkę i dwójkę tylko, do kota mam jedynkę, dwójkę, trójkę, do niedźwiedzia nie mam ani jednego, czyli muszę poszukać tych map u kupców. Także tego, ale to chyba sobie zrobię, wiecie co, poza odcinkiem. Zobaczę, gdzie to jest. Jeżeli wiecie, te rynsztunki będą gdzieś w miejscu, powiedzmy, czekajcie, gdzie jest mapa, dawaj mapę. Powiedzmy, jeżeli te ekwipunki będą gdzieś do zdobycia na... Tak, na południe od Pontaru, tak? Czyli w tych rejonach, które już w większości zwiedzaliśmy, no to bez problemu to sobie pójdziemy. Natomiast jeżeli będą gdzieś na północ, przepraszam, od Pontaru, albo tutaj w okolicach Oxenfurtu, w którym jeszcze nie byłem, to myślę, że tutaj nie będę jeździł, dopóki tam nie pójdę jakoś tak na odcinkach, tak? Także, żeby nic nie było... wiecie, o co chodzi. Okej, i to jest gdzieś tu. Natomiast... Aha, powinniśmy wejść do góry. Nawet się animacja odpaliła. O, okej, super. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongherów. Nie, moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał, wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corin Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Okej. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz... Kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Może masz dzikiego lokatora? Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Mhm. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem, więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. No i dziękuję bardzo. Tędy mogę? Coś tutaj może leży? Nie leży, dobra. Już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie. No widzicie. Chleb, drut. O właśnie, alkahest. To mi było mega potrzebne. Żeby zrobić sobie lepszą jaskółkę. Czekajcie, w alchemii to jest. O właśnie, ulepszona jaskółka. Yeah! Super, zajebiście. Będziemy się więcej teraz leczyć. Wow, jak tu dużo rzeczy. Sztaba stali. Fajki, lalki. Ma najszybciej się w ten sposób zbiera. Winny kamień. To się do czegoś tam przyda. Kurwa, Wiedźmin.
Przestań. Dobra, pierożek. Tu są jakieś drzwi, widzę tutaj kolejne. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Wali mnie to, ja to wszystko przeszukam. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewa jej. Proszę. Nie, to woda. Butelka wody, nie żadna krew. Co ty mówisz? No tutaj coś się dzieje w piwnicy. Przestań. Ona chyba jest u góry. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Okej, coś tu jest. Co to kurwa? Nie, chwila, chwila. To nie jest coś w rodzaju bożątka? Tak wyglądało, nie? Wyglądało na bożątko. Obudź się. To tylko sen. Obudź się. No kurde, jak nic, to jest bożątko albo coś podobnego do bożątka. Lalka, poddasz. Dobra, dawaj. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Dobra, ale najpierw... Odłóż, błagam. To krew. Jezus, nie mogę mleka... To jest mleko, a nie żadna krew, dajże spokój. No Jezus Maria, jaka przewrażliwiona ta dziewczyneczka. Kałamarz znalazłem. Przestań. Odejdź stąd. Ona ewidentnie nie chce, żebym go ograbił. Ja nie rozumiem. Oh shit, kłęc sobie rzuciłem. A tam może się przydać, chociaż nie przypuszczam, że z bożątkiem nie będę walczył. No chyba, że na strychu siedzi coś jeszcze większego. Ale normalnie skrzypi to wszystko tutaj, jak ja pierdzielę. Nie rozlewaj, proszę. To dawaj do góry. Regał zostawia przejście do pokoju obok. Co on zrobił? Dobra, to podpalimy. Nie, Wiedźmin, nie zajmuj się jedną rzeczą w kółko. Ja bym chciał tylko, żebyś pozbierał to, co w skrzynkach jest. No kurde. Chochla. Kubek. No ja straszne pierdoły tutaj zbieram. Ale wierzę, wiecie, że coś tutaj gdzieś będzie... Aha, to wystarczy, że Ardem rzucę. Tylko nie w tą stronę. No jest. Nie idzie ten gnojek jeden, no. Boże, ile alkoholu. Tylko wody. Tutaj się coś tegesuje nam. Zbieramy najpierw wszystko, co jest w kółko. Okej, okay, sen w wielkim mieście. Coś podniosłem, ale nie wiem co. Tyle podnoszę rzeczy, że... A, przypuszczam, że... O, jest szmaciana lalka. To chyba wszystko. Jeszcze tutaj jest pierożek. Zobaczmy zatem do ekwipunku. Kurde. O, jest. Rysunek kołyski i przedmiot można przeczytać. Dobra. Kartka zawiera nakreślony w pośpiechu rysunek kołyski. Wygląda to na dzieło dziecka. Okej, okay, w takim razie zobaczmy zadania. Obejrzyj rysunek. No, już to zrobiłem. Wystarczy wyjść. Na pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włożę tam lalkę. To zaraz sprawdzimy. I siup. Przestań. Odejdź. Czy tu była ta kołyska? Nie rób tego. Jest. Zostaw. Nawet się buja. No, słyszałem cię, słyszałem. Badaj. Kolejne arcydzieło. Okay. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. No pewnie na dole będzie. Piece się raczej na dole mieszkanie robi. Albo będzie... Jak nie ma go tutaj, na poziomie 0, to będzie w czymś w rodzaju kotłowni, czyli tu. Fajnie, że...
tak przeszedłem przez ten. No jest, jest piec. Najpierw zbadamy, co jest w beczce. Drut. A w tym pierożek. Może, a może tu ma jakieś kurde przejście gdzieś do jakichś, nie wiem, kanałów czy czegoś. O, siema. Przestraszyłeś się? Bożątko, mówiłem, że bożątko. Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. To niezbawne, wiem, kim jesteś. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko. Po prostu jesteś bożątkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. No tak. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! W takim razie sam cię wyrzucę, nie no. Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić Śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Okej, dzięki. Kurczę, ja bym chciał, żeby Sara poszła, wiecie, tam na te bagna mieszkać z tym. Sara, mogę z tobą jeszcze pogadać? Cześć. Cześć. Kurczę, szkoda mi jej zostawiać tu, znaczy rozumiem, że ona chce tutaj mieszkać i nie sposób jej będzie przekonać, ale naprawdę chciałbym, żeby jej się nic nie stało. No to bożątka naprawdę są super i chciałbym, żeby ona zamieszkała tam na tych bagnach z tym drugim bożątkiem i byli być szczęśliwą, z szczęśliwym rodzeństwem, czy jak to tam ich nazwać, nie mam pojęcia. Cześć. Wiedźminie. Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale niezabawne. To dzieło bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesień. Tam karczmie. Wynajmuję pokój. No dobra. A więc jesteśmy umówieni. Okej. Okay. Czekajcie chwilkę. No dobra, wracamy. Co się tu działo w ogóle? Aha, dobra, nie. Dobra, czyli tak, sprawę z bożątkiem właściwie mamy teoretycznie zakończoną.
Zobaczę jeszcze, czy mogę do niej podejść i zagadać. Powinny być właśnie takie smaczki, że wiecie, może niby jest quest wykonany, niby jest wszystko zakończone, ale można jeszcze podejść do postaci i próbować z nią pogadać. Ale te twoje żółte oczy to trochę straszne są. Zobacz, moje są ładne. No tak, ona ma takie piękne, niebieściutkie, normalnie taki kolor, jak ten, jak pigment taki, indygo to się chyba nazywa, tak? Dobrze mówię? Taki granatowy pigment to z indygo. Dobra, spróbujemy jeszcze pogadać z tym gościem. O, właśnie. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? No ja nie potrafię zdjąć losów z tego. Wiem już, dlaczego w domu straszy. Kurczę, no chciałbym mu powiedzieć prawdę, żeby on ją zaakceptował i się dogadał z tym porządkiem. Ale kurwa, czasy są ciężkie i on zapewne wyśle tam jakichś kurwa łowców wiedźm. I tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łap demona. Ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż. Na biednego nie trafiło. No, ale dobrze, się szybko się pogodził ze swoim losem. Myślę, że wiecie, taki dom zawsze można wykorzystać na jakieś, kurcze... Geralt, jakie zbliżenie na twarz. Na jakiś, nie wiem, magazyn, wiecie, pochować w nim kosztowności. I kto tu wejdzie, przecież nawiedzony jest, nie? Dobra, czyli tak, zadanie kolejne to to, żeby z nią iść pogadać w Złotym Jesiotrze. Zobaczmy, gdzie to jest. Czy to daleko? Czy może... uda nam się po drodze... O, mamy tutaj jeszcze jedną tablicę ogłoszeniową, więc lećmy na tą tablicę. I zobaczmy. Ja muszę bardziej pilnować tego, co ściągam z tej tablicy, bo cholera, później, wiecie, zbieram tych kartek pełno, a później się okazuje, że z 5 questów mam 2. I ja nie rozumiem tego, aczkolwiek może, czekajcie, jeszcze być inna sprawa, że czasem questy mogą być odpalane z kart. Co to jest to? Redański Glade? Glade? Nie. Nie tu. Rysunek pieca. No dobra, no ale ja już to wszystko ostatnio przeczytałem, no to o co to chodzi? Pięknie. No, nie odpalimy żadnego questa następnego. Dobra, nieważne. Kowala mamy właściwie, to możemy posprzedawać. Pokaż mi towary. Pokaż mi. Pomyślałem tak, można by na pewno... rozbierz na części, mamy to, bo chciałbym glif odzyskać. Tak więc to rozbierzemy na części. Zobaczymy, czy tutaj jest coś, co wiecie, jest istotne, co... No kurde, te pyły by były... To bym na pewno, tylko cholera jasna, to sporo to kosztuje. 235 koron, przepraszam. Ale wiecie, odzyskać szmaragdowy pył i szafirowy, to może być przydatne. Z tych gówno jest. Tutaj mutagenów, to co mówiłem, to się nie da rozwalić. No, nie ma tutaj tych mutagenów. Musiałbym popatrzeć, bo wydawało mi się, że mutageny można jakoś rozbroić, ale... No bo nie wiem, na co mi one, wiecie, mam z tych upiorów pełno i nie mogę nic z nimi zrobić. No czekajcie, następny telefon, po prostu telefon za telefonem mam. Dobra, z tym mieczem, słuchajcie, jeszcze chwila zastanówmy, ale to już ostatni raz się zastanówmy, nie, rzemiosło akurat mnie nie interesuje, sklep. Chciałem tak, najpierw posprzedawać to, co nie jest mi potrzebne, czyli tak, to sprzedać. Dobrze, tu jakieś bełty mamy i tak dalej. Aha, w końcu znowu nie zobaczyłem ile, jakie ma, jakie statystyki ma moja kusza, ale przypuszczam, że mam tą samą. Zobaczmy, ekwipunek kusza. 5, 7, 116 sił ataku. Już zobaczymy. Cio. Pokaż mi swoje topy. Tak, i tutaj miał, tak, kuszę. 5, 7, 123 siła ataku. No dobra, to możemy ją kupić właściwie. Znaczy, chociaż nie, chuj z tą kuszą, przecież kurde, do kusza są do niczego praktycznie nieprzydatne. Więc to walić. Przed chwilą widziałem tu jakiś taki pergamin, który był żółty, ale już go nie ma, to jest zwykły. A to są na kamienie runiczne. A to są już jakieś wzmocnione drewna, inne pierdoły. Nigdzie to jest, nie ma. No szlak by to trafił. Barwnik, soki. Szkowane perły.
Dobra, Kisty, no ma tutaj trochę tych mieczy ciekawych. O, tu jest mój miecz Wranów, tak. A, bo go sprzedałem, zamiast go mogłem go rozłożyć, bo tych kamieni mogłem odzyskać, ale już Kisty z tymi kamieniami nie będę z powrotem go kupował, bo kosztuje 1881 koron. Także nie dzięki. I tu ma, kurczę, te silniejsze. Już jest na dobry poziom akurat. 58, 65, 71. A nie, miał jeszcze jakiś inny miecz. Na wyższy chyba na 12. Ale teraz go nie ma. Nie wiem. Ale szczerze mówiąc, to kupiłbym ten. Nie mogę go porównać. Strasznie mnie to wkurza. Nie widzę swoich przedmiotów. I nie mogę porównać. No tu jak mamy, kurczę, taki... No tylko tak, ten ma tych wzmocnień pełno. Ten tutaj absolutnie żadnych, tak? Po prostu jest pusty miecz, jest ewentualnie gniazdo na jakieś coś. No jest szansa na krwawienie 3%, no nie jest zbyt dużo, powiem szczerze. No aczkolwiek znowu mamy tutaj naprawdę bełty przebijające. Mamy faktycznie, kurczę, dużo lepszy atak. Naprawdę sporo. No jak widzę, że tutaj jakiś tam, nie wiem, ten cechu kota, o, na przykład ten wiedźmiński, tak, jest, niedźwiedzia, przepraszam, jest plus 205, a tamten już był plus tam 70, no to jest naprawdę sporo. Tu możemy właściwie nasze przedmioty zobaczyć, tak, to jest nasz ten, no jest na art, jest, co tu jest, moc znaku zwiększona, dodatkowe doświadczenie za cię skończący, szansa na zatrucie i moc znaku art, no nie wiem, można by to poświęcić właściwie na rzecz dobrego ataku. Myślę, że tak zrobimy, wiecie. Myślę, że tak zrobimy. Trudno, róbmy tak. Taka moja decyzja. Możecie krytykować, ale taka moja decyzja. Oczywiście jakieś tam później ekwipunki będziemy sobie wykuwać lepsze. Na razie nie ma co. Zadania, ekwipunek. Więc oczywiście ten oficjalnie idzie w cholerę. Edan Deed. I na razie bierzemy ten Gwynel. Weźmiemy sobie go. I teraz jakiś znaczek runiczny fajny by w niego przydało się włożyć. Nawet nam się to uporządkowało, także widzę te wszystkie znaki runiczne. Wytrącenie z równowagi, punkty adrenaliny, szansa na zamrożenie, przebicie pancerza. Okej, tylko że przebicie pancerza to przydałoby się bardziej na stalowej niż na srebrnym. Szansa na zatrucie, siła ataku, szansa na wytrącenie z równowagi znowu, a to jest 3%, a to jest 2%. Aha, ten jest lepszy. Siła ataku 2, moc znaków, szansa na zamrożenie, szansa na zatrucie, na krwawienie, przebicie pancerza, szansa na podpalenie. Właściwie ten z podpaleniem jest ciekawy. Weźmiemy sobie ten, włożymy do środka. Teraz tak, weźmy, gdzie jest ten kowal? Tu. Sorry, że normalnie się tutaj po prostu... Teraz wiecie, przemyśluję sobie wszystkie sprawy, no ale cóż mogę zrobić? To chcę sprzedać, tak. Natomiast ten rozbierzmy na części. Tu jest jakiś kamień runiczny jeden. Nie, tamten też mogliśmy prze... O, fuck, mogłem rozebrać, bo bym dostał pyły, ale już trudno. Nie da się chyba go jakoś odzyskać, nie? 2400 kosztuje. No kurde, po prostu przebicie cen jest tragiczne. Więc dobra, to rozbierzemy na części, tak. Dostaniemy kamyczek runiczny z powrotem. Napraw. Czy coś musimy naprawić? Napraw wszystko. Dobrze. I właściwie jeszcze sklep chcę zobaczyć. I na przykład taką recepturę bym chciał zobaczyć na jakiś... na coś fajnego. Przebicie pancerza na przykład 20. O, ten Sfarug. 199. Dobra, kupmy go i chcę po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Czekajcie. Pancerze, rupiecie, rękawice, składniki rzemieślnicze. Spodnie, ulepszenie. O, właśnie. Na przykład taki kamień runiczny. I wymaga ode mnie to, żeby mieć dwa pomniejsze, tak? A to jest zwykły. I to jest, i wiecie, i dzięki temu możemy naprawdę porobić sobie lepsze kamienie. To właściwie na tej samej zasadzie, co te mutageny, tak? Więc tak przypuszczałem, że właśnie to będzie działać. I się cieszę, bo będziemy mogli sobie to później porobić. Dobra, także pomijamy już, jak się kurczę, normalnie ozdobione mam te miecze, fajnie. Miałem nadzieję... Cholera jasna, to nie jest Assassin's Creed, żeby sobie tak biegać. A żeretańska armia potrzebuje cię już dzisiaj, zaciągnie się, zostanie bohaterem północy. No dobrze, i radowi na tym. Tu mamy następną tablicę ogłoszeniową. Jeszcze nie omijajcie kanały, dobrze, uwaga na Hochstaplera, przestroga na nowo przybyłych, dostawa prosa. Okej, okay. Zlecenie Straży Świątynnej miasta Nowigrad. W ostatnich dniach kilku funkcjonariuszy Straży Świątyni zostało w sposób bestialski zamęczonych. W tej sprawie toczy się zaawansowane śledztwo, a proces toczy się...
Jednocześnie zawiadamia się, że każdy, kto współpracuje z bandytą albo zataja fakty dotyczące zbrodni, podlega karze tortur, więzienia, a nawet śmierci. Aha, czyli to jest gówno akurat, ale tu mamy. Aha, Gwint w imię Vivaldi to oszust. Do wszystkich graczy Gwinta, krasnoludzki bankier to oszust, szufler. No dobra. Zlecenie śmiertelne, rozkosze. Czyli to jednak jest zlecenie, dobrze. Zobaczmy sobie, co tutaj nam mówi ten niechwytny złodziejeszek. Śmiertelne rozkosze, 15 poziom. Dobra, to na razie zostawiamy. Póki co idziemy. O, coś tu znowu jest. Złocisty jesiotr, no jest. Nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy po fachu. No i się, mistrzu, wieźmi, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Koledzy po fachu, po chuju. Wieźminom płacą więcej, bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Magna poziom umiejętności sugestia. Lepiej cię do domu, dajcie spokój. Dobra, no jak walczą z trzeźwością, to wiecie. Niech będzie, trzymaj. No, to się nazywa solidarność cechowa. Dzięki, mistrzu, wypijemy twoje zdrowie. Ja lubię naprawdę uczciwość w takim, wiecie, idę sobie na przykład rynkiem krakowskim i podchodzą do mnie te punki, nie? Siema, słuchaj, stary, nie będziemy pieprzyć, nie będziemy cię oszukiwać. No kurwa, walczymy z trzeźwością. Dorzuciście 2 złote na wino? No wie, dobra, macie tu. Jak mam, bo zazwyczaj nie mam w ogóle pieniędzy przy sobie, tylko wszystko płacę kartą. Zazwyczaj w ogóle nie mam pieniądzów, ale jak oni są tacy mili, mówię, dobra, chłopaki, macie tu, kurczę, 2, kupcie sobie tanie wino, się napierdolcie. No jest spoko. Dobra, tu mamy normalnie cały ten. Jakiś bardów tu mamy. No za chwilę się okaże, że znajdziemy tutaj, słuchajcie, tego. Że znajdziemy tu gdzieś jaskra. No w końcu się jaskier musi pojawić. No nie ma przebacz. A tam widzę, się biją. Mieszczanin, gdzie jest Bukmacher? Okej, rozumiem, to jest Bukmacher. Geralt wita pana Klejtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czymś? Oczywiście, jestem gotów do walki. Dajmy. Dajmy tego, 64. Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Gregorius! Uwaga, uwaga! Grzesiu! Wiedźmin stanie w szranki z mistrzem tawerny Georgiem Georgiusem! Georgius, tak. Się przygotuje, pogadajmy chwilkę. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? Słucham dalej. Ile dostanę za poddaną walkę? Więcej niż gdybyś wygrał. Nie, my chcemy ich napierdalać. Pocałuj mnie w dupę, panie Klejta. Żałujesz tego. Zobaczymy, kto pożałuje bardziej. Witamy na ringu zawodników Geralta i Georga Georgiusa, zwanego Kafarem. Niech wygra lepszy! Siema. Trochę wygląda jak ten Sylvan, którego znaleźliśmy ostatnio. Troszkę ma wysoki poziom, cholera jasna. Ej, kurwa! Au. Au! Przecież robię uniki. Cholera jasna, daj mi spokój. Oczywiście nie mogę tego zrobić. Kurwa, serio? Robię uniki, tylko że nic nie widzę, to jest ten problem. No się wjebałem trochę, no. W gnoja z 15 lewem. Mam nadzieję, że zapamiętasz tę nauczkę do końca życia. Mogłeś zarobić, ale miałeś skrupuły. Niezły jesteś. Dobra walka, gratuluję. No, widzicie, ja ci uczciwie do siebie tutaj podchodzą. Dobra, trzeba będzie go rozjebać jednak. Tego kafara. Może jak będziemy mieli więcej życia. Dobra, kiedyś tu wrócimy. A na razie to czekajcie, gdzie jest ta lasencja? Gdzieś chyba na dole, tak? Albo na górze. A tu na dole jest jakiś quest, albo gdzieś tu jest jakiś quest.
Rozumiem, że... A to nie jest osoba, to tylko jakieś worki leżą. Tak myślę, co ta baba tam kurwa robi. No, no dobra, jest. Corinne. Tutaj przeprowadzam seansę śnienia. Mhm. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Co ona mówiła? Co? Aha, dobra, są napisy. Nie wiem, zapatrzyłem się na jej cycki. Dobra, opowiedz mi o śnieniu. Opowiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają. Hmm. A co widzisz we śnie? To nie ja śnię, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. Rozumiem, ale w czym ci pomaga dekolt do pępka? Znaczy, mi się na przykład bardzo podoba, tylko w czym? Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, trenowałem ją w Kermorę, kiedyś uratowałem jej życie, była obecna przy mojej śmierci. Oh shit. O czym powiedzie? Powiemy jej. Uratowałem jej życie. Znaczy, mam nadzieję, że wszystkie opcje będziemy mogli wykorzystać. Chcę wiedzieć, jak się spotkali. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Miałem nadzieję, że dostaniemy retrospekcję. Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? Tak, tak, gadamy dalej. Tak. Chcę wszystkie przesłuchać. Nie śpiesz się, mamy czas. Okej, wybaczcie moi drodzy, ale po prostu w pewnym momencie, jak te odsłuchiwaliśmy te wspomnienia, to gra mi się wyłączyła, tak? Z dupy po prostu tak i wyłączyła się. Więc posłuchamy dalej. Trening w Kermoren. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Kermoren. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Tak, myślę, że tak. W takim razie słucham cię. To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Yennefer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Yen, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Chcę mówić dalej. W takim razie mów, proszę. To było w Rivii,
Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgaardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. Yennefer też była umierająca. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Okej. Ciri jest dzieckiem starszej krwi, nazywają ją panią czasów miejsc, ma kłopot z opanowaniem zdolności. Jest dzieckiem starszej krwi, tyle wiem. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Chcę się wszystkiego dowiedzieć. Jest jeszcze coś. Kiedyś zapytałem Yennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia Yen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc. I że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? No i dowiemy się jeszcze ostatnio, tak, o co to chodzi. Jest jeszcze co. Pamiętam, że Ciri miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Yennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, Ciri kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Coś tam człapie mokrego obok nas, co to ma być? Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton twojego głosu, ukryte emocje... Falowanie twoich piersi... Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Dobra. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Jaskier, Yennefer i Triss. No, dajmy na to, że... Czekajcie, no ale Triss powiedziała, że nie wie. Yennefer mówi, że też nic nie wie. Może Jaskier? Może Jaskier? Bardzo się lubili. No bo kurde, ci dziewczyny po prostu nie dają mi żadnego tropu, bo one nic nie wiedzą. Natomiast może Jaskier coś będzie wiedział. Ona teraz będzie szyć? Okej, jest Jaskier. Jezus Maria, jak on jest ubrany w ogóle. Ale w końcu jest oddany tak jak w książce. On w książce tak właśnie wyglądał mniej więcej. Przede wszystkim chodzi mi o jego głowę, o. Jak wygląda jego twarz i czapeczka. Uła. Umarła czy co? Najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta.
Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Co to jest? Szałwie i rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowigradu, od strony dzielnicy Czerwonych Latarni, tuż za mostem. Mhm. Czyli burdel ma. Jaskier odziedziczył burdel? Tak słyszałam. Po kim? Burdel mamie, czy? Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. No dobra. To nieźle. Rozumiem, tak? Że druga opcja jest zablokowana dla nas. Ale kubek podpierdolę. Myśli chwosta też. Sen w wielkim mieście, tak? Aha, rozumiem, dlaczego to nawiązuje do tego serii filmów chyba, czy to był serial Seks w wielkim mieście, tak? To jest Sen w wielkim mieście. Bo jakby nie było Nowigrad, to jedno z chyba z większych miast ever tutaj. Większych to trzeba by szukać tylko i wyłącznie na południu u czarnych. Widzę, że ktoś czeka na mnie na dole, bo widzę jakieś czerwone kropki. Zobaczymy. Natomiast jeszcze chcę zobaczyć, co jest tutaj na strychu. Może coś ciekawego podjebiemy. No, dobra, mniejsza z tym. Gdzie to wyjście było? Tutaj. A teraz tu. Tu. Dawaj, skacz. Dobra, słuchajcie, myślę, że skończymy tu odcinek, bo po prostu już wyszło na tyle, wiecie, długo, że skończymy tu odcinek. Questa zaliczyliśmy, teraz ciśniemy w takim razie do Jaskra, ha, 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 ha. No i także myślę, że zrobimy trochę teraz fabuły, póki ta fabuła jest na jakiś tam, powiedzmy, poziom taki, wiecie, zadanie, gdzie to jest? Aha, dobra, tu jest spis cudzołożnic, iść do szałwi rozmarynu. No, myślę, że jeszcze teraz zrobimy troszkę, wiecie, zdowiemy się co z Jaskrem i tak dalej. Troszkę, poszukamy Jaskra, dowiemy się czy faktycznie się spotkał z Ciri i tak dalej, a później spróbujemy porobić jakieś zlecenie i tak dalej. Chociaż one tu są, widzicie, na wyższy teoretycznie poziom niż te moje. Aczkolwiek na przykład te potwory z bagiem, to było na 12 poziom, a bez problemu to zrobiłem, także... Tak, że to nie należy tak patrzeć. No i faktycznie przydałoby się... Co to jest? O, tu jest jakiś quest poboczny. Dobra, to może w nim się zajmiemy w kolejnym odcinku, po tym jak skończymy fabułę. Dobra, no, także to tyle. Trzymajcie się. Bye, bye. A, nie ten przycisk.